Witam szanownych słuchaczy, widzów. Rozmyślam, ale nie ma siły. Zawsze się będę w czymś tam powtarzał. Tylko to będzie tak jak z tym światopoglądem. Dwa rodzaje świata. Ja wczoraj parę razy wspominałem o czymś takim jak nauka KOP. To się nazywa koncepcja społecznej. Tutaj... O, czapla odlatuje. Koncepcja obszczestwo, to jest społeczeństwo po rosyjsku. Obszczestwiennych bezopasnie, bezpieczeństwa, tu też akurat na B jest po naszemu. Koncepcja społecznego bezpieczeństwa. Kiedyś był taki generał Pietrow, tłumaczyłem, w 2009 roku chłop zmarł. No, tam różne rzeczy o nim w pewnej chwili. Pod koniec życia ogłoszono go żercą słowiańskim. Są takie filmy, jest, gdzie on tam stoi jakoś ubrany w białą szatę i coś tam wygłasza. Także ta koncepcja społecznego bezpieczeństwa takie ma korzenie. Po Pietrowie tam teraz są nowi kontynuatorzy, jak to bywa w życiu. Nie jest zawsze, nie jest tak idealnie. Tam w 2018 znowu ktoś tam się, jak w każdych tych, wkradają jacyś dywersanci. Piakin, który w tej chwili jest taki Walery Piakin, który w tej chwili jest niejako twarzą. Kolejną, jest jeszcze ktoś, Zaznobin zmarł, jeszcze jest taki człowiek, tam wam podam, Jefimow, Ewgenij Jefimow. Sam ma własny kanał, nagrywa ciekawe rzeczy, pan taki, do więzienia go wepchali, chyba rok temu dopiero wyszedł. Także ludzie walczą, tam nie jest tak łatwo. Dobra. Koncepcja społecznego bezpieczeństwa powiada, że są dwa rodzaje światopoglądu. Mozaikowy i kalejdoskopiczny. I teraz mozaikowy to tak jak mozaika, tak jak puzzle, tam układanka 500 na 1000, 1000 na 500, 2000 na 2000 albo 200 na 200, takiego kogucika małego kiedyś sobie układaliśmy. Mozaika, można powiedzieć, puzzle, tak? Puzzle, puzzle. Młynarski taką fajną piosenkę kiedyś śpiewał na temat puzzle. Dzieci układały układankę na obrazku i po co my to układamy, jak to nie da się ułożyć. Też wam podam ten link, fajne miał tam przemyślenie. Układanka, puzzle, mozaikowy światopogląd. Mozaikowy światopogląd to jest taki, że każda informacja jest jak kolejny klocek takiego puzzle. I on wam, każda nowa informacja wam tylko ostrość poprawia i szczegóły, bo patrzycie, no to musi gdzieś pasować. I ta informacja ogląda się, sprawdza, tak jak to w tych puzzlach. Puzzle, mówią chyba Niemcy. I to jest światopogląd mozaikowy. Tak, mozaika. Z takich kamyczków układali na starych jakichś budynkach. I każdy kamyczek, on nie burzy światopoglądu. Każdy tam, każdy klocuszek, on tylko dopełnia. On musi gdzieś pasować, on ma swoje miejsce. Jeśli aktualnie nie możecie go dopasować, ułożycie obok, tak jak to w układance. I niech sobie leży, czeka. Jak się znajdą jakieś inne, to nagle się okazuje buch i kolejny element układanki się układa. No i ludzie, którzy mają już ten poziom, to jest to, co ja mówię, ten światopogląd słowiański, tak spoglądanie z wysoka, jak widzisz tę całą układankę, widzisz na przykład tu masz plamy niewiadome, tam masz plamy niewiadome, ale z grubsza tu jest potrzebny też jakiś taki spokój, żeby nie szukać pośpiesznych rozwiązań. Bardzo często ludzie się gubią, bo o, to jest tak, i strzelają, i to tak będzie, tak. I jakaś tam sobie leci, pędzi na zabój, łeb rozbija w ścianę, bo to jest na pewno tak. To jest właśnie fanatyzm, o którym mówiłem.
Fanatyzm znowu, no to jest ta druga część, ten drugi rodzaj światopoglądu z takiego niskiego pułapu spoglądania. Takich ludzi bardzo łatwo wodzić za nosy, bo tu im się da jakąś błyskotkę i każdy już, to na pewno to już jest to. I leci tam, tak, bo to jest to, bo coś mu się tam wyobraźnia mu podpowiedziała, jakiś fragment zobaczył. Bardzo często to są, bo oni chcą kogoś wyprzedzić, oni się z kimś ścigają i chcą być jacyś lepsi. Mądrzejsi się wydać albo coś. No i to są pułapki dla tych ludzi. Taka śmieszna szkoła tutaj jest. Kalejdoskopiczny to jest ten drugi typ. Mozaikowy i kalejdoskopiczny. I teraz ten kalejdoskop. No tak, ale w punktu widzenia tej większości, bo to większość ludzi tak ma, że jak te kalejdoskopiczne, każda nowa informacja jest przyjmowana z lękiem, bo fanatyzm, ktoś tam powiedział, to jest na pewno tak i tak się trzyma i ty mi nic nie mów, bo to jest tak, nie burz mi mojego, tak jest dobrze, tak jest, tak powiedział ten, tamten autorytet, ktoś jeszcze tak powiedział, tak to jest. To jest, kiedyś wam mówiłem, że w młodości taką ważną książkę była psychologia, psychologa pana Kazimierz, on był chyba Dąbrowski. Taką książkę gdzieś dorwałem, przeczytałem, gruba, w niej się uczą na Wydziale Psychologii, a tam się zarejestrowałem w tej bibliotece. No i taką książkę mi tam ktoś odpowiedział. I tam się, to się nazywało dezintegracja pozytywna i pan Dąbrowski mówił, że istnieją dwa rodzaje ludzi, spojrzenia na świat, otwarty i zamknięty. To jest też bardzo ciekawe i to nam dopełnia, bo to w zasadzie też jest podział na dwa. I teraz jest człowiek otwarty, który z radością szuka tych nowych klocków, bo jemu się nic nie zburzy, on jest ciekaw świata. To jest to, co ja wam mówiłem, że jest światopogląd demoniczny i jak tam drugi, i istot światłości. Przypomnę, powtórzę, w którymś tam niedawnym wideo było, że Mariusz niedawno podpowiedział jakąś wypowiedź Trechlebowa kolejną, ale on tam nie dokończył tego. W innym on to mówił. To jest cytat z Wed, to są wedyjskie mądrości, że demon patrzy, jest ja, jest jego jakaś przestrzeń i jest to, co jest poza nim, jest nie ja. I demoniczna jest tyrania taka. Mówi, to co nie ja, to się stanie mną. Ja narzucę swoje poglądy. Wszyscy będą chodzić jednakowo ubrani. Wszyscy mają myśleć tak jak ja, bo to jest prawda i nie ma innej prawdy. Byłem niedawno na takim spotkaniu u fanatycznych katolików. Sąsiada mam zaprosił. No wyszedłem przed czasem, bo już słuchać tego nie mogłem. Wideo jakieś, do zamęczenia zresztą, dyskusja jakaś. No ja się niezbyt dobrze czuję, to z sąsiedniej, sąsiedzkiej takiej uprzejmości poszedłem, lubię człowieka, ale no ciekawa rzecz, bo przecież Jezus mówił po owocach poznawajcie, bądźcie jak dzieci. No owoce są coraz bardziej gorzkie, tam się wszystko rozpada w tych wspólnotach powiedzmy, no. Jakieś kłótnie, nie kłótnie, ale oni brną klapki, no bo to się musi udać. Przypisuje się tam jakiemuś tam sławnemu człowiekowi, ja myślę, że to ukradł, bo to złodziej był. Tam w internecie jakbyście kliknęli, to wam wyskoczy taki jeden na E, ja już nie będę reklamował, ale się mówi, że on podobno powtarzał. To akurat mądra rzecz. Szaleństwem jest ciągle wykonywać to samo i oczekiwać innych rezultatów. No tamci ludzie nie, za 10, za 15, na pewno się teraz to już się na pewno uda. I ten sam błąd, ten sam schemat, to tak występują ci właśnie, co tam uczeni w piśmie, w różnych pismach. Nie chcę tego tematu rozwijać, chociaż tam po tym powrocie teraz, to było w niedzielę, to no po głowie się rzeczy się tam kręciło, miałem różne wnioski, bo chciałbym ludziom pomóc, ale nie odpowiesz, jeśli ktoś nie odpowiada, jeśli ktoś nie zapyta, także oni prawdopodobnie mnie uważają za jakiegoś tam zagubionego i tak próbują mnie zbawić, bo cytat był jeszcze jakiegoś księdza, nie mogłem go nawet w internecie znaleźć.
dla niego mówi, zbawienie jest tylko tu przez naszą doktrynę, a już protestanci to nie będą zbawieni, ktoś jeszcze nie będzie zbawiony. Nie, on wie, bo tak. Nawet uzasadnić dobrze tego nie umiał, tylko 4 razy w ciągu 20 minut doszedł, że jest tak, bo jest tak. No i to jest właśnie ten fanatyzm. To są właśnie ci ludzie od... jakżeś tam kalejdoskop. I teraz tak, informacja dla takiego człowieka, fanatyka, jakiemu wpadnie nowa informacja, to jest tak jak w tym kalejdoskopie, w tej zabawce. Przekręciło się i nagle szuch. I ta gwiazda, czy co tam widać w środku, zupełnie się zmieniła. Były czerwone końcówki, są zielone, wszystko jest inaczej. Także w wypadku tego właśnie kalejdoskopicznego, to nowa informacja, jak jesteś taki zamknięty według pana Dąbrowskiego, to nowa informacja tylko zburzy wszystko, co stare, bo to było takie, to tak jakby ktoś na siłę te puzzle powciskał. Nie, to tu będzie pasować, ale chłopie, tutaj może coś, tu kolory, może, nie. I tak jeszcze wciśnie mocniej, no weszło, o zobacz, ładnie, nie? Ktoś, kto z boku patrzy, wątpienie, to jest też ciekawa cecha ludzi tych otwartych, bo czytałem nocą tego Lazariewa, on też tam ładnie mówił, to jest taka, życie jest poszukiwaniem i cały czas ta prawda jest, możesz, bo te klocki, tę układankę, to możesz sobie w różnych wariantach tam, taką dla dzieci 10 na 10, ale można i 500 na 500 albo 2000. Albo jeszcze rozszerzyć sobie ten obraz, bo do dzisiaj zrobiłeś takie zdjęcie dzisiaj. A można i tam za kadrami jeszcze coś jest nowego, także to poznanie można poszerzać i tak my tutaj się uczymy i dążymy. I otwarty człowiek jest, wie o tym, że on w tej danej chwili jest w jakiejś tam klasie, w 6., 8., wie, że tam gdzieś słyszał, są jakieś szkoły średnie, jakieś studia, później można specjalizacje robić różne. No, to niczemu nie przeszkadza, ale właśnie, bo jesteś w 7. klasie, cieszysz się tym, 7-klasisty, czy tam, nie wiem, 1. klasa liceum, albo jakiś tam, ja żałuję, że ja nie chodziłem do technikum mechanicznego, no chociaż żałować nie ma czego, ale kiedyś rozpatrywałem, jaka to by była linia czasowa, jakbym tam, a mnie posłali rodzice do ogólniaka, nie za bardzo, no zresztą to był taki wymóg, bo... Oni mnie chcieli na siłę uszczęśliwić, nie pytali, co ja chcę. A to jest w ogóle też temat, który mi ostatnio bardzo często się przewija. Mama do mnie przyjechała na jeden dzień i parę godzin. I już miałem jej tak serdecznie dosyć, bo raz powiedziałem spokojnie, ona mi chce pomóc. Ja mówię, dobrze, zobacz, słoneczko świeci, a piękny dzień był, ja sam chciałem być. Po domu mi tam gdzieś latała, a ja na podwórko i... No, znowu się zacząłem żalić, no ale to przykłady moje własne. W każdym razie... Oj, bo odlecę od głównego tematu. Powiedziałem uszczęśliwianie na siłę. No i ta mama, ona się uparła. To jest też właśnie schemat ludzi zamkniętych, bo ci zamknięci, to tak jak na filmie Ale Jazda, czyli ten Interstate 60, że tata podarował temu głównemu bohaterowi czerwone BMW, bo on zawsze chciał takie mieć. I ten bohater mu wyjaśnia, mówi, słuchaj, ja się interesuję malarstwem, chciałbyś, żebym ci podarował sztalugi i pędzle? Popatrzył tata, mówi, no to dlaczego mi podarowałeś czerwony samochód? No, ja zawsze marzyłem o takim. No dobrze, no ale to są moje marzenia. O, tłumaczę piękny film w tej chwili na temat odkładania na później. Wypuściłem wam, co ja tam mam ostatnio wpuściłem. Na temat duszka domownika. A w tej chwili będzie ciekawie, też tam jest troszkę... No tak o wszystkim. To jest z tej serii osoznanie, tak? Ale asa, znanie, to już ładnie, to tam Mariusz odpowiedział. Asa, my jesteśmy asy. I znanie to jest wiedza w starodawnym języku, a zaznanie świadomość, tak to się współcześnie tłumaczy, świadomość. To film z tej serii i tłumaczę w tej chwili będzie na temat dużo linków mi się tam w głowie od razu przy tym jak tłumaczę, jest 30% tego filmu za parę dni. Będzie w sieci. Przy okazji wam, ale robaczków różnych na kamerę wszedł, taki chrabąż się odleciał. Tak, było uszczęśliwianie na siłę, no i odjechałem, bo tu uszczęśliwiaczkę na siłę, no niereformowalna jest dziewczyna. I,
I to już chyba tak w tym cieleniu zostanie. Ale to się właśnie wiąże z tym światopoglądem zamkniętym. Być może, bo ja widzę pogorszenie stanu u tych ludzi, którzy tam przyjęli ten preparat eksperymentalny. Także tam się w ogóle zawęża wszystko i zamyka i ten podział. No mamy ten czas. Ja w tej chwili czekam, bo czekają w ogóle takie tematy. Tylko nie mogę w tej chwili tego mówić, bo on sobie kłopotów narobił. Na czyniu, tak? Kłopotów. Patrzę, żebyście ul mój widzieli. O, będzie trochę szumu w mikrofonie. Dobra! Już tam trochę nagrałem światopogląd zamknięty, otwarty. Ci ludzie zamknięci to jest właśnie fanatyzm. Tam jest strach. O, w tym filmie nowym, co tłumaczę, tam trzecia minuta w tej chwili, tam też mówią, że... Ja już też kiedyś wam mówiłem, ale to będzie kolejny przyczynek do rozmowy, do dyskusji. Wybieranie zawodów, czy my jesteśmy zawodów, czyli fachów w życiu, powołań, o tak. I wybieramy coś, co jest praktyczne, bo rodzice powiedzą, z tego nie będziesz miał pieniędzy. No, to są wszystko lęki. Lęki, strachy. U źródeł jest zawsze strach. A w momencie teraz się rodzą tacy ludzie, już czasami o takie kanały tam sąsiedzi, przyglądam się temu Rafałowi, czy komuś jeszcze, pani, jest taka pani tam kolejna, już nie chce mi się przypominać, polecałem ją też. Ona mówiła, że jej dzieci nie oszczędzają już, że żyją w danej chwili, że to już jest takie nowe pokolenie. Już ono nie zna wojny, chociaż nie wiadomo, no, co tu do nas przyjdzie. Jeszcze ta wojna trwa tak naprawdę. Ona, to jest tak jak z tym, mówiłem wam już to ostatnio, parasol. Jeżeli weźmiesz parasol na wycieczkę, to prawdopodobnie deszcz nie spadnie. Stara mądrość mówi, chcesz pokoju, gotuj się na wojnę. My jesteśmy tutaj, żeby lekcje odbyć. Jeżeli jakaś sytuacja, obejrzysz się na wideo i popatrzysz i wnioski dobre wyciągniesz, mówi, ja w tej sytuacji bym się zachował tak. To mówiłem wam. To także zależy od naszej zbiorowej świadomości, czy do nas będą jakieś na tym najniższym z tych priorytetów szóstym, czy będą musieli nas rózgą budzić. Czy się okaże, że my jako społeczeństwo uzyskaliśmy już świadomość dostateczną? No i nie będą konieczne jakieś tam drastyczne, mocne pobudki. Zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Po to też to wideo powstaje tutaj. Słoneczko wam przesyłam. Pogląd. Światopogląd otwarty i zamknięty. Fanatyczny, ten mozaikowy. Tam są właśnie, to są ludzie na tym bardzo niskim pułapie. No większość jest takich i zobaczymy. Są egzaminy w tej chwili takie. Ja mówiłem o tym, zawsze lubię, że mówić o tym, że jesteśmy w szkoła życia, że to są klasy takie. No i mamy czas egzaminów w tej chwili. Bo siedzą już z boku i nudzą się ci, którzy by chcieli coś tam fruwać w przestworzach, tworzyć po nowemu, światy nowe tworzyć. No i są tacy, którzy gdzieś tam byli na wagarach. No i dla nich będzie jakaś powtórka klasy. Albo szybko nadrobią, poprawki będą mieli. Zobaczymy. Ostatnie zegarki tam biją. No, gdzieś musi nastąpić to przełączenie. To co? Otwarty, zamknięty? Ja o tym chciałem dzisiaj. To może tyle. Kota wam tu nagrałem jeszcze, ale nie skleję tego filmu. Moja ta kotka, żona łapka, okrągła baryłka. Szła tutaj w krzakach. Śmieszna ona jest. Ale fajnie, bo ona przy tym wszystkim taka jest okrąglutka. Ale jak trzeba, to ona ma taki ma pęd, łup, odskoczy. No dobrze, zima chyba za nami, tu wczoraj u mnie szrony jeszcze był. Także jeszcze tutaj jakieś takie spóźnione ogrodniki. No ale powolutku działania różne. W lesie wczoraj jeszcze byłem, resztki brzozy sprzątnąłem, takiej co się zimą wywaliła. To może tyle. Pierwsza fala jakiegoś takiego. Ja sobie ten film obejrzę. Będzie ciąg dalszy.
O okładance mówiłem o światopoglądzie. Domknę to jeszcze. No tak to będzie. Tak to będzie. Ci, co słuchają, już wiedzą, że będzie u mnie tam troszeczkę powtórek, trochę. Tam między innymi ja tu energią się z wami dzielę i przesyłam tu jakieś swoje radości. Obok mnie jest wiciokrzew. Już też wody mało jest jeszcze. Ziemia jest tak sucha, że powolutku, powolutku, ale gdzieś tam te, co mają głęboko korzenie, to ciągną. Wiciokrzew powoli daje sobie radę. Pszczoły ładnie zimę przetrwały. Tradycyjnie jeden ul tam nie przeżył, bywa. No, no to zdrowia, zdrowia waszym myślom jasnym. Bądźcie dobrych myśli. O, ziółka wokół. Zdrowia, zdrowia. Kłaniam się nisko.